Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMORPG. Udało nam się w poprzednim odcinku przejść nasz pierwszy dungeon, którym była stara kopalnia. I na końcu oczywiście musieliśmy pokonać królową pełzaczy. Nie było praktycznie żadnego, można powiedzieć, problemu. Nasze hity były dość ok. Troszkę jakieś tam hity dostawaliśmy my, ale oczywiście wszystko tutaj nadrabialiśmy sobie miksturami i właśnie przyszedłem tutaj po to, aby olbrzymiego aligatora sobie zabić na samym początku i na szczęście jest fajnie, bo się przyda pewna rzecz z niego, głównie mi teraz, która poleciała, czy nie? Matowy odłamek, tak, dwa razy skóra, a nie, jedna skóra olbrzymiego aligatora, jeden pazur. Okej, w takim razie skóry chyba jeszcze nie mieliśmy. I no, jakieś tam jeszcze różne różności. Troszeczkę sobie jeszcze ekwipunek uporządkowałem. Nawet na czacie wyskoczyło, że zabiłem olbrzymiego aligatora. I powiem wam tak. Byłem na dzikach, jak mi się tam renderował odcinek. Troszeczkę kłów i troszeczkę futer dropnąłem. Po to, aby teraz właśnie sobie na odcinku ulepszyć... Mam nadzieję, że mi ulepszy łuk na 7. I po co jeszcze chciałem ten matowy odłamek? Po to właśnie, żeby no, ten łuk można było ulepszyć, bo poza futrem i poza kłami no, jest ten matowy odłamek również potrzebny. I jeżeli będzie potrzebny razy 2, to będziemy mieli dwie próby. Zaraz zobaczymy. W takim razie zajmijmy sobie ten łuk, no bo właśnie już mamy ten łuk na 12 poziom. W poprzednim odcinku sobie go już ogarnęliśmy. Weźmy tą kamienną tablicę, która oczywiście da nam 10% więcej do ulepszenia. Także dobra, mamy dwa matowe odłamki. Mamy w tej chwili dwie próby. Jeżeli pierwsza się nie powiedzie, mam nadzieję, że się powiedzie, to będziemy mieli jeszcze jedną. 55% szansy, elegancko, ulepszyło. I teraz tylko, co jest nam potrzebne. Na plus 9. No ładnie to brzmi. Poza tym, że... ta wartość, że tak naprawdę bardzo spoko już wygląda i jeszcze będzie fajnie wyglądała. No to futro z dzika, kły z dzika, no mamy na razie matowy odłamek razy 3. No byśmy musieli tylko jeden, powiem wam, dropnąć i byśmy już mieli próbę. I wiecie co? 50% szans, to jest bardzo dużo i tak. 20 tysięcy monet jest nam potrzebne. Oczywiście bonusy są nadal do zmiany na jakieś lepsze. Na razie nie mamy aż tak wystarczająco zmianek, żeby coś tam kombinować bardziej. I co jeszcze? No właśnie. Wbiliśmy ten poziom 15. I dostaliśmy, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, bo kolekcjonera nie liczę, 5 questów nowych. Także zapomniałem oddać, powiedzieć to znaczy Joemu, że pokonaliśmy przedtem tego aligatora, więc odbierzmy nagrodę w tej chwili. Wróciłem, bestia nie powinna stanowić już zagrożenia dla górników. Kolejny raz mnie zadziwiasz, młody. Oby tak dalej, a zajdziesz daleko. Trzymaj, tutaj obiecana nagroda. Słuchaj, nasi rybacy podczas połowu zauważyli coś niepokojącego. Nasza wyspa może być wystawiona na poważne zagrożenie. Weź ten list, uda się z nim do burmistrza miasta. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś, przybyszu. Jeżeli chcesz się dostać do miasta, idź górskim szlakiem. Znajdziesz się na nim, jeżeli pójdziesz w lewo od wyjścia z naszej wioski. Możesz też popytać ludzi w wiosce, czy nie potrzebują pomocy, zanim wyruszysz w swoją dalszą podróż, drogę. Dzięki Joe, tak zrobi, jeszcze się spotkamy. Ja również dziękuję. Trzymaj się, młodziutki? Młodziku? Jakoś tak. I no... kończymy w takim razie chyba questy u Joe. Chociaż no niby nasza postać tam powiedziała, że jeszcze się kiedyś spotkamy, także może coś będzie i kurde, co tu się dzieje? Jakie tu są skiny? Jakieś w ogóle wysokie, bardzo poziomy. Chciałbym się przyjrzeć temu łukowi. Jo, pierdziele, nieźle. Kozacko to wygląda. Ej, no, ja wiem, że ty mnie chyba poznajesz, że jak patrzę sobie na łuk. Piekielny podróżnik. Czy nie zostało mi coś AC? Niestety nie. Niestety nie mam. Wszystko poszło na skrzynki. Wszystko inne poszło na koło losu dla kontenciku oczywiście, także nie mam nic. Także rozumiecie, nie? Ciekawy taki świąteczny skin. Dobra, nie ma co tracić czasu oczywiście. Następne zadania.
Następne zadania tutaj, stąd, z tego miejsca. Badacz. Swoją drogą badacz chyba zmienił skórkę. Inaczej wygląda. W poprzednim odcinku już też to było, można zauważyć. Dobrze, że jesteś. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Aktualnie interesują mnie żuwaczki pełzaczy. Ich wydzielina ma interesujące właściwości. Pełzacze możesz znaleźć w starej kopalni. Aby do niej wejść, potrzebujesz klucza. Spoko. Ile takich żuwaczek on potrzebuje? 10. Można oddawać co pół godziny. Dziwne jest to, że w poprzednim badaczu oddawaliśmy 12 sztuk. A teraz znowu 10. Ale okej. I dostaniemy nagrodę 10 siły leczenia, 3 kradzieży życia. Oczywiście na stałe co pół godziny. Możemy pierwszą oddać niepowodzenie. Druga przyjęta. Z żuwaczkami nie będzie raczej, myślę, problemu. Bo no raz byliśmy, mamy już 4. Na pewno jeszcze będziemy szli sobie na tą... na ten dungeon. Do starej kopalni, więc nadrobimy wszystko i raczej no spokojnie sobie to oddamy. I teraz tak, następnie. Myśliwy Randalf jest jeszcze tutaj, więc odbierzmy sobie kolejnego myśliwego od niego. Co mogę dla ciebie zrobić? W starej kopalni zalęgły się pełzacze, przepraszam. Pokonać 350 pełzaczy i 3 królowe. To nie jest taka prosta robota. Jeżeli ci się uda, nagroda cię nie ominie, ruszaj. I następny quest będzie na 16 poziomie, czyli już po tym poziomie, bo mamy w sumie 15, no zaraz będzie lajtowo 16. Co dostaniemy? Pieczony węgorz razy 3, kamień wiedzy, czyli on nam zwiększa szansę na dropnięcie przedmiotu na pół godziny, razy 2. 5 obrażeń na stałe, okej. Okay. 350 pełzaczy i 3 królowe, czyli to pewnie jest tak mniej więcej wycyrkulowane, że tą ilość tych pełzaczy na 3 razy zrobimy, tak jak 3 królowe musimy pokonać. Tak mi się wydaje, że tak jest. No chyba, że nie, no to pewnie tam będziemy musieli pójść jeszcze kilka razy więcej, więc no jeszcze nas to czeka. A kluczy mamy 46 na tą wyprawę, także to nie będzie żadnego problemu. I dobra, jeżeli chodzi o dalsze sprawy, jubiler. Dobra, będziemy się musieli jednak znowu i coraz już częściej nas wysyła do miasta. Takiego głównego miasta, ale teraz jeszcze pójdźmy sobie tutaj do tej drugiej wioski. Bo... Sterlon chciał coś? Sterlon nie. Alchemik coś chciał, Samuel. Co słychać? Prowadzę badania nad niezwykłymi ziołami. Zdaje się, że można je wykorzystywać do wytwarzania mikstur o magicznych właściwościach. Mowa tutaj o rdeście polnym oraz zębatym zielu. Istnieje również wzmianka o bagiennym zielu, ale nie jestem jednak co do niego przekonany całkiem. To fascynujące. Próbowałeś już stworzyć taką miksturę? Owszem. Niestety taka mikstura nie była idealna, a teraz brakuje mi składników. Proszę weź tą listę. Zbierz je dla mnie, jak uda mi się stworzyć mikstury, to otrzymasz je w ramach nagrody. Spoko, niedługo wrócę. Czyli czego ty tutaj... dokładnie potrzebujesz i ile? 15 rdestów, 15 zębatego ziela, 15 bagiennego ziela. Rdesty mamy 32, bagienne ziele 16 idealnie i... Dobra, ja mam Alzheimera chyba jakiegoś, już zapomniałem co to była za trzecia roślina. Zębate ziele, dobra. Spoko, oddajemy od razu, bo mieliśmy. Mikstura ataku, mikstura obrony razy 5, skrzynia zadań i potki chyba. Oto rośliny, o które prosiłeś. Wspaniale, daj mi teraz chwilę, gotowe. Proszę, to dla ciebie. Tymczasem ja wracam do swoich badań. Wróć do mnie za jakiś czas. Do zobaczenia. Elegancko tego. Skrzynia zadań, bilet na loterię. Kręcimy losem. Kamienna tablica, elegancko. Sakiewki po 5000 sztuk złota. Przyda się, bo na ulepszenie troszkę nam przedmiotów złota idzie. No i teraz tak, jeżeli tu już jesteśmy w tej wiosce, robimy teleport na jezioro, chyba? To jest ten teleport? Raczej tak. No nie, no to raczej dużej szansy na to, żeby tutaj aligatora spotkać, to nie mamy, no bo jednak ten resp chyba jest dość obstawiany. Bo chciałem po prostu sobie ten matowy odłamek drugi dropnąć, znaczy trzeci, żebym miał tą próbę ulepszenia łuku. I to by było spoko, jeżeli by nam się to udało zrobić, to po prostu bym był bardzo zadowolony. Z czego jeszcze byśmy mogli sobie dropnąć, to w takim sensie, na co jesteśmy ze ścierwojada, to nie leci od olbrzymiego aligatora, to leci, jeżeli chodzi o bossy.
Na co wiecie, jesteśmy po prostu gotowi, nie? Lord Goblin? Nie, no to nie mamy szans na to, to jest 27 poziom. Także jedynie olbrzymi aligator. A minibossy dają coś takiego? Raczej nie. Posągi też tak patrzę, to raczej nie, no bo to wiadomo, tak patrzymy tutaj 30 już jest poziom 40, no to wychodzi na to, że po prostu raczej tylko bossy, czyli olbrzymi aligator, to jedynie może nam to dać. Ja pierdzielę. Idealnie, zobaczcie, praktycznie idealnie. Jeżeli teraz nam dropnie odłamek, bo jest opcja, że dość często dropi, może nawet zawsze. Jak mi ulepszy, to... O, widzicie? Już ktoś tu chciał ubić go, byłem szybszy. Jak mi go ulepszy teraz, ten łuk, na 9 za pierwszym, mamy dużo procent szans. Bo 50 aż, nie? Kurde, i wiecie co? Użyjmy sobie tej kamiennej tablicy, tej takiej, która nie redukuje mi poziomu i zwiększa szanse na ulepszenie o 5%. Co tam, nie? I tak z koła losu to dostaliśmy. Wiem, że na coś innego to na pewno by było lepiej potrzebne i pewnie sobie teraz pomyślicie, co za debil, wykorzystuje taką kamienną tablicę, która jest nie wiadomo ile warta na jakiś łuk na 12 poziom. A co tam, nie? Kurde, niestety. No i widzicie. I teraz dzięki temu, no, nie straciliśmy tego poziomu i mamy nadal to plus 8, nie? No to... Możemy sobie zerknąć, bo chyba nam brakuje tylko... Odłamków, nie, kły dzika, futro dzika również. Dobra, nic, no będę musiał to dropnąć w takim razie. No nic, trudno się mówi. I no niestety, no byłoby za pięknie, ale no i tak była to bardzo duża szansa. Wracamy na chwilkę do osady. I byłem na chwilkę właśnie u handlarza i można było kupić skórzany hełm już na wyższy poziom, na 14, który już możemy założyć i tarczę na 17, którą niebawem będziemy mogli założyć. Jak już tu jesteśmy, możemy zobaczyć, jakie będą potrzebne później ulepszacze na to. Bo wiecie, no taki hełm i tak później będziemy zakładać. Dobra, na plus 4 wilcze futro pazury wilka. Na plus 5 to samo. Spaliło mi przy 75% nic. To i tak na spokojnie, bo za bardzo, chociaż niby mam jakieś bonusy. Znaczy wzmianki, dodania, no mało, bardzo mało. Dobra, po kolei wszystko sobie zdążymy ogarnąć. Eddie? Gdzie był Eddie? Może też już do miasta, to jest kolejna osoba, która mnie wzywa. Eddie? Jest opcja, że tak. Jubiler, kolekcjoner Eddie. No dobra, idziemy w takim razie do miasta. I zobaczymy. Jest też właśnie taka akcja, bo... Dowiedziałem się coś niecoś o ogniku, który daje nam również bonusy. I tam trzeba pooddawać, no, jakieś różne rzeczy, typu ulepszacze i tak dalej. I fajnie by było właśnie tego ognika też pocisnąć, bo to jest bardzo ważna rzecz podobno. Także na to też będę musiał trochę poświęcić czasu i pewne rzeczy, jakieś tam czasami dropienie czy coś będę musiał poza odcinkiem troszkę robić, ale oczywiście żadne tam quest czy coś was nie ominie, tylko po prostu tak, żeby to miało jednak te ręce i nogi, no to czasami będę musiał jednak być zmuszony do tego, żeby te ulepszacze troszkę dropić poza odcinkiem, no bo w trakcie tego odcinka, no to jednak za dużo nie zrobię. I właśnie, tutaj jest ten ognik na przykład w tym mieście i to jest tak, że te składniki przynosimy, które tutaj mamy i my te bonusy dostajemy na stałe jakby, nie? Później sobie wykonujemy kolejne, dostajemy kolejne bonusy i to wszystko nam się podobno właśnie kumuluje i naprawdę można mieć tych bonusów dużych, fajnych, nowych, bardzo... Dobra, pomyliłem trochę zdanie. Po prostu będzie można mieć naprawdę spoko bonusy z tego, nie? I tyle. Także szukamy Ediego, jubilera i kolekcjonera. Sebastian, Soromir to nie. W ogóle tutaj mieliśmy też do burmistrza przyjść. Księgowy, kapitan, to na razie nie. W ogóle tak sobie możemy niby pozwiedzać, bo też tu nie byliśmy, także jakby ktoś nie widział. To tak to się prezentuje. Tutaj na górze zerkniemy sobie, jest ochroniarz jakiś.
Jest burmistrz, okej. Okay. Witaj burmistrzu, przynoszę list do Joe'ego, od Joe'ego. Podobno to coś ważnego. Witaj przybyszu, list od Joe'ego powiadasz? Dawno, żem go nie widział. Cholera, muszę pomóc z kapitanem straży i paladynami. Dzięki chłopcze, trzymaj tutaj coś za fatygę. Wygląda na to, że będziemy mieli problem z orkami, ale to jeszcze odległy temat. Skoro już tu jesteś, przynajmniej się w mieście każda para rąk do pracy. Na początek poznaj ludzi w miasteczku. Porozmawiać z Soremirem to nasz tutejszy mag wody. Jego pracownia znajduje się przy targowisku. Tak zrobię, dzięki. Elegancko, czyli nas wysyła do Soremira. Otwieramy te skrzynie zadań. I prawie się tu pogubiłem. Idziemy do Soremira i zobaczymy, co on będzie chciał od nas. Witaj, Soremirze. Zgadza się. Co cię do mnie sprowadza? Burmistrz kazał zapoznać się z tutejszymi, wysłał mnie do ciebie. Mogę ci jakoś pomóc? Zastanówmy się. Prowadzę badania nad nową miksturą, ale zagubiła się gdzieś moja księga traktująca o właściwościach szczawiu królewskiego. Z tego, co pamiętam, to Istar miał drugi taki egzemplarz. Byłbyś na tyle uczynny, aby dostarczyć mi tą księgę? Poznasz przy okazji magów ognia znajdujących się w mieście. Jasne, gdzie go znajdę? I staraz znajdziesz zaraz przy ratuszu burmistrza. Ciężko go przeoczyć, przeważnie stoi przed ich kaplicą. W takim razie niedługo wracam, do zobaczenia. Bywaj. Mijałem go już, więc musimy po prostu troszeczkę się cofnąć tutaj. I on jest właśnie tu, w tym miejscu. Witaj magu, zwoń cię Istar. Zaiste, czego ci potrzeba? Przysyła mnie Soremir. Szuka książki o szczawiach, królewskich szczawiach. Mówił, że masz ją na stanie. To prawda. Poszedł do biblioteczki, wyciąga z niej księgę i nam wręcza ją. Proszę bardzo, pozdrów Soremira i powiedz, żeby niedługo na mnie zawitał. Przekażę mu to swoją drogą. Czym się zajmujesz w mieście? Zajmuję się nauczaniem tutejszych ludzi o wierze w Inosa razem z Salarezem. Dobrze wiedzieć. No nic, wracam do Soremira. Do zobaczenia. Bywaj chłopcze, niech cię Inos prowadzi. No spoko. Taka misja. Bardzo szybka. Idź mi, przynieś. I tyle. Ale to wiadomo, początek. Wróciłem, mam twoją księgę. Faktycznie Istar ją miał na stanie. Widać, całkiem sprawnie ci poszło. Teraz mogę kontynuować badania. Istar coś narzekał? Nie, mówił tylko, abyś czasem do niego wpadł. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, to wszystko na ten moment. Kiedy wychodziłeś, jeden z patroli strażników przychodził obok. Narzekali na coś. Idź do koszar i porozmawiaj z ich kapitanem. Może znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. A no i nagroda za tak szybkie wykonanie zadania. Trzymaj, dzięki, do zobaczenia. Ta nagroda to chyba była ta kamienna tablica. Nie pamiętam już dokładnie, która, ale chyba tak, bo tam po prawej stronie coś mi wyskoczyło. I kapitan był tutaj. Bo tu przebiegaliśmy dosłownie przed chwilą. Ty tu jesteś kapitanem? Soremir mówił, że strażnicy na coś narzekają. Przyszedłem zaoferować pomoc. Tak, jestem kapitanem tutejszej jednostki. Te płaczki narzekają, że ich miecze nie są dostatecznie dobre, aby radzić sobie ze zwierzyną na patrolach poza miastem. Niestety kowal, który miał wykonać nowe miecze, wspomniał coś o braku kilku materiałów, ale skoro już tu jesteś, pomóż kowalowi z materiałami na nowe miecze, a zostaniesz odpowiednio wynagrodzony. Gdzie znajdę tutejszą kuźnię? Na środku miasta. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że o to zapytasz. Myślałem, że ciężko ją przeoczyć. Ruszaj. Raz, dwa, no i masz coś tu na zachętę. Nie wiem, co to tam było na zachętę, ale leży tu sakiewka, którą sobie wezmę. 5000 jangów dostaliśmy. Nie no, złota. Wiadomo, o co chodzi. Czyli tak, nadal szukamy... Ja pierdziele! Widzicie? Czat? Jubiler, Stolarz, Soremir, Sebastian, Kolekcjoner, Eddie, Obibok, Rotfold, Lorietta. To jest po prostu... Ja nie narzekam, oczywiście. Fajnie, dużo zadań, mamy kontencik, mamy co robić, nie? Fajnie, tylko ja to się zaraz po prostu pogubię i nie będę wiedział, co ja mam w ogóle robić. Żeby to wszystko było, wiecie, w odpowiednim czasie robione, a żebym nadążył, nie? Larson, tak? Witaj kowalu, przysyła mnie kapitan. Ponoć masz problemy z dostawą mieczy dla straży. Witaj awanturniku. Tak, to prawda. Zabrakło mi kilka materiałów przez mojego czarownika. Chłopak dopiero się uczy i tak się składa, że zmarnowaliśmy zbyt dużo materiałów. Czego wam brakuje? Potrzebuję 250 bryłek rudy i kilka skór wilka. Powiedzmy, że starczą 3 skóry.
akurat zrobię z nich wykończenia na rękojeść do mieczy. Jeżeli uda ci się załatwić te materiały, spotkać się na grona. Zatem zabieram się do roboty i niedługo wracam. Bywaj. Bryłki rudy 260, czyli elegancko. 250 dodamy. Wilcze futro, wszystko mamy. Mam twoje materiały, kowalu. Klucz do starej kopalni raz dwa. Zabieram się do roboty, świetnie. Słuchaj, mógłbyś za ten czas przynieść mi wino od handlarza? Od całej pracy, od tej całej pracy w kuźni potrafi nieźle zasnąć mi w gardle. Dobra, zaraz wracam. Mi też już zaschło przez to, że dosłownie, praktycznie bez wytchnienia gadam. Którego handlarza? Ja tu już się gubię, po prostu już się zaczynam gubić. Miejscowy handlarz, no nie wiem, po prostu różnościami raczej, nie? Czy nie ten? Żywnością? A, po prostu, no, okej. Okay. Kupmy wino, bo przecież już to też raz już robiłem, także... Najlepiej no będzie i tak chyba odebrać wszystkie questy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Poczekajcie, bo coś tutaj nie pasi mi. Dwa wina, kurde! Nie zerknąłem. A wiecie, co jest śmieszne? Ja przed tym odcinkiem, jak sobie troszeczkę porządkowałem EQ, jedno wino, które mi zostało z questa, czy no takiego można powiedzieć questa, od kolekcjonera pierwszego, sprzedałem. Czy tam wyrzuciłem? Sprzedałem chyba. I teraz bym miał idealnie dwa, a tak to w ogóle nie było potrzebne, nie? Po tym kolekcjonerze. A tu się okazało, że akurat zaraz jest potrzebna, także druga butelka, także no śmiesznie, ale no nic. Idziemy do Larsona. Mam twoją wodę? Aha, woda. Jak praca? Skończona, trzymaj. Zanieś ją kapitanowi i przeproś w moim imieniu, że tak długo to zajęło. A tutaj coś ode mnie w podzięce. Dzięki, wracam do kapitana. Bywaj młodzieńcze. Ognisty gulasz przywraca 800 zdrowia. Okej, okay, spoko. No 800, dość dużo, nie? Ale idziemy do kapitana i co dostaniemy od kapitana? O kurde. Ej, poczekajcie, bo tu to nie jest tu. Ubranie cienia plus 7? Nie wiedziałem, że z questów będzie można dostawać jakiś ekwipunek. Jestem oto dostawa od kowala. Świetnie, nie mogę już słuchać tego ich narzekania. Świetnie się spisałeś, powiedz no chłopcze, nie chciałbyś się podjąć jeszcze jednej robótki? No o co chodzi? Porozmawiaj z wartownikami w przejściu do miasta, oni wyjaśnią ci szczegóły. Mam do przeczytania kilka raportów od zwiadowców, trzymaj nagrodę za te twoje trudy. Jak się fajnie złożyło, ubranie cienia plus 7, mamy plus 5 i spoko w sumie, że nie ulepszałem tego wyżej, bo tak to bym ulepszaczy trochę potracił, a tak to mamy już ulepszono. Tą zbrojkę i ciekawe co na przykład na 8 jest potrzebne. Jaś, czerwojada, kły, wujkę, to szczura, bryłki. No to dość spoko, nie? Wiecie co? Teraz przy okazji możemy sobie troszkę bony zmienić. Tylko żeby nam 3 weszły, to by było git. Drugi i no niestety, 2 tylko mi weszły. Bo starać się po prostu jak najwięcej damage'u wyciągnąć, czyli na przykład no ze zdrowia tak nie za bardzo, zamiast tego zdrowia coś tam innego. Ale można na przykład... Nie, w sumie... Dobra, na razie niech ta piątka będzie założona. Ogarniemy sobie jeszcze tę zbrojkę oczywiście. Także dobra. Te EQ jeszcze będzie oczywiście poprawiane, zmieniane i tak dalej. To wszystko w swoim czasie, no bo nie mam niestety tych dodań tak za dużo. Zmianek to znaczy głównie. I no tak to wygląda, także... Jeszcze no co, musimy podbierać te questy. Co, kogo my tutaj znajdziemy? Tu jest Istar. Tu jest jakiś mag ognia. Solares. Czy Solares mnie... Nie, nie wzywa. Jakiś robotnik stalnej to nie chyba. Idziemy dalej. Tu jest Lorietta, czyli głównie z tego miasta tutaj. Handler z brojami. O proszę. No to tak trochę nie do końca, nie? Że jednak fajnie, że dostaliśmy ten pancerz, no bo w sumie... No dobra, oczywiście, jeżeli byśmy tu przyszli na wcześniejszym poziomie, myślałem, że... Czasami czat sobie czytam i się śmieję. Myślałem, że... No,
już się pogubiłem. Po prostu, no jednak będzie trzeba jednak ten pancerz i tak kupić na 15, bo mamy też 15, więc nie skupiajmy się na ulepszaniu go, tylko po prostu, jak już jakieś bonusy będziemy mieli, to po prostu go założymy, a w tym czasie ten pancerz ulepszymy, nie? Bo myślałem też na początku, że jednak później będzie trzeba. Później będzie trzeba sobie samemu dropić ten ekwipunek już nowy. Bo łuk tylko widziałem na 20 poziom i tam na kolejny, a inne rzeczy nie. Ale się okazało, że jest jednak handlarz od tego. Siema, czy coś się stało? Nic takiego, tylko problemy sercowe. Może mógłbym jakoś ci pomóc? Zrobiłbyś to dla mnie? Pewnie, nie ma problemu. Wspaniale, no to słuchaj, jest taki jeden strażnik, ma na imię Roland. Bardzo mi się podoba, ale jest bardzo zajęty i rzadko mam okazję go spotkać. Do tego stacjonuje w koszarach. Jak wygląda twój wybraniec? Ciemne włosy, kitka i lekki zarost. Dobra, spróbuję ci pomóc. Chyba go mijaliśmy już, także spoko. Możemy do niego pójść? No i zobaczymy. Czy zadanie potrwa troszkę dłużej, czy nie? Znowu się pogubiłem, nie wiem gdzie ja chciałem tu iść znowu, ale... No pogubiłem się troszkę. Tu jest ten Roland. Witaj, jesteś Roland? Tak, czego chcesz? Jest taka jedna kobieta, mówi, że jej się podobasz. Czyżby, wiesz jak się nazywa? Lorietta, znasz ją? Owszem, całkiem miła kobieta. Ale nie wydaje mi się, by mogła sobie poradzić pod moją nieobecność. Musi udowodnić, że jest w stanie o siebie zadbać. Co by było, gdyby zaatakowały ją wilki albo polne bestie? Rozumiem, mam jej to przekazać? Otóż to... Nie wiem, no... Siedzi w mieście. Dość... bardzo bezpiecznym, można w sumie jednak powiedzieć. To raczej jakiś tu wilk nie wejdzie. Czy tam polna bestia? Strażnicy również są przy bramie chyba. Wartownicy. Ale no wiadomo, że w razie czego... Żeby potrafiła. Wróciłeś, co powiedział? Stwierdził, że musisz mu udowodnić, że potrafisz zabić wilka. Co takiego, nie skrzywdziłabym nawet muchy. Ale zaraz, a co z tobą? Co ze mną? Wyglądasz na silnego. Co ty na to, żebyś upolował dla mnie kilka wilków? Myślę, że wystarczą dwa wilcze futra i dwa wilcze pazury. Mam nadzieję, że dobrze mi wynagrodzisz. No mam nadzieję, że mnie dobrze właśnie wynagrodzi. Dwa wilcze futra mamy. Pazury spoko, mamy. Oto trofea, co z nimi zrobisz? Jak to co? Szal i kolczyki, głup tasie. No tak, mogę się domyślić co teraz. Wróć do Rolanda i powiedz mu, że widziałeś moje nowe akcesoria. Dobra, już idę. No tak trochę... No tak trochę, nie? Widzę, że tam na czacie ktoś dostał z pierwszego losu demoniczny hełm. A ja tych losów otworzyłem, znaczy tymi losami zakręciłem w cholerę. I nie dostałem nic z tego. Ale tam ktoś mówi, że jakbym posprzedał te antyczne klucze, dokładnie te, to bym mógł kupić coś z tego setu, nie? Także jeszcze na tym bazarze będę musiał się zorientować, jak to jest z tymi właśnie cenami. Także dobra. Idziemy do Rolanda w takim razie. Hej Rolandzie, widziałem, że Lorietta ma ciekawe akcesoria. Zdaje się, że nosi szal z wilczego futra i ich pazurami ozdobiła swoje uszy. Cóż, wygląda na to, że rzeczywiście potrafi się obronić. No dobrze, przekaż jej, że wkrótce ją odwiedzę. No takie zadanie, kurde no. Dobra, no nic tam. Ich sprawa. My tu tylko troszkę pomagamy. Także idziemy jej to powiedzieć i co dostaniemy? O, proszę, kleptomancja, stały bonus na 5. Elegancko. Lepszy drop. Mam dobre wieści, Roland zgodził się na spotkanie. To niesamowite, stokrotne dzięki, proszę weź to jako nagrodę. Elegancko, przy okazji od razu sobie zrobiliśmy zadanie i wbiliśmy poziom i od razu poziom nam dał 500 nowych questów, nie? Także... Chyba trzeba zacząć grać 2-4 na 7, bo tu się, kurde, dzieją takie rzeczy, że ja nie nadrobię. Nie nadążę, to znaczy. No i nie nadrobię. Wartownik, ty. Ty wartownik, tak? Tak, ten wartownik. Witajcie, przysłał mnie kapitan, ponoć macie jakiś problem. To prawda. Tutejsze watachy wilków nocą podchodzą coraz bliżej. Bram! Ostatnio nawet zagryzły jakiegoś podróżnika. Trzeba się ich pozbyć, a przynajmniej części. Wyglądasz na takiego, co poradzi sobie z tym zadaniem. To jak będzie? Niech będzie, pomogę wam, gdzie znajdę te wilki. Tego, co słyszałem, krążą gdzieś dookoła miasta. Spróbuj poszukać ich albo po prawej stronie murów, albo zaraz za rzeczką.
albo iść dróżką przed siebie, a natrafisz na niewielkie połacie terenu, gdzie często je widywano. No dobra, tyle mi wystarczy, niedługo wrócę. Chwilka. Okej, może... Dobra, tutaj nie mamy nagrody napisanej, ale przed tym jak dotarliśmy do wartownika, to mieliśmy tylko 100 expa i 100 złota za to? Ale to chyba za dotarcie, nie? No nie, no gdzie tam? Musimy iść przecież wilki zabić, no to... Coś lepszego dostaniemy. 20 młodych wilków, 10 zwykłych, dorosłych to znaczy. Spoko, troszkę odskoczni będzie od tego biegania po mieście i... No, gadania w kółko, bo... Już nie daje rady. Dobra, spoko. Przy okazji jakieś tam ulepszacze nam też dropną, bo nadal wykorzystujemy te wilcze futra, pazury wilków, także chwila, moment, będzie to zrobione. Nawet tutaj nie ma sensu nic tam przycinać, nie? Bo to jest minuta roboty i zaraz to będzie zrobione, szczególnie właśnie na łuku. To jest elegancko, nie? Pusta tablica. Zmianki, dodania. Muszę częściej też właśnie posągi niszczyć, bo z nich dostajemy właśnie więcej, znaczy no ogólnie dodania, zmianki jakieś tam nam wpadają. Nie? Także tak to wygląda. A to jest nam ciągle potrzebne. Dobra, jeszcze młode chyba, tak? Jeszcze młode. 12, 11. Badacza strzeliłem. O nie! Zaraz przybiegnie i mnie zabije. O, i mi się przypomniało, tak jak spojrzałem właśnie. Do kolekcjonera pójdziemy w końcu, bo on tutaj jest przecież w tym miejscu. W tej karczmie. Także wiecie. Wolna bestia jeszcze została zahaczona. No poczekamy chwilę tutaj. Kurde, mnie trochę przestraszył w sumie, szczerze mówiąc, bo nagle coś w moją stronę biegło. Poczekamy chwilkę tutaj, bo tych młodych nam dużo nie zostało, bo tylko 6. Także nie będę tutaj specjalnie żadnego kolejnego nowego spota szukał, nie? No, zobaczcie, 5, znaczy 5 jeszcze. Już się kolejne respią. Jeszcze 3. Nie w badacza, tutaj młodego wilka chciałem. Dobra, jeden został, no i... Akurat. Jest. No i mamy to. Misja wykonana. I teraz potrzeba... Teraz porozmawiać z wartownikiem musimy. No nie jest jakaś tam, nie wiadomo jaka ta nagroda, ale... Idziemy, nie? O, dostałem żywaczkę polnej bestii i pancerz polnej bestii z jednej... Kurde, dlaczego mi... Ej, najbliższe nie chciało złapać, a... Tam w tle jakieś dwie mi złapało. No tak, jest już. No to jednak Gothic, 20 lat ma ta gra. Nie wszystko idealnie pięknie działa, ale i tak jest bardzo dobrze. Naprawdę. Wartownik. Pozbyłem się wilków. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze przywódca stada. Wygląda na to, że nim też będzie trzeba się zająć. Twoje działania spowodowały, że wilki nie podchodzą tak często bram, ale nadal to robią. Poradzisz sobie? Pewnie, muszę się tylko dobrze przygotować. Nie miałem okazji mierzyć się jeszcze z takim okazem wilka. Trzymaj te mikstury, pomogę ci się z nim uporać. Dzięki, przydadzą się. Nasza postać kłamie, bo już i tak walczyliśmy z takim alfa wilkiem i to nie jeden raz. Ale wiadomo, że to jakiś taki po prostu wcześniejszy quest jest i tyle, śmieję się. Alfa wilka musimy w takim razie zabić. Nie wiem, gdzie on tu jest. Albo wiem. Prawie was okłamałem. Bo wiem, bo mi się przypomniało. Prawie zostaliście oszukani przeze mnie. Tutaj właśnie jest taka jaskinia. Wiadomo, że jednak tutaj jak jest spod wilków, no to gdzieś w okolicy powinien być też alfa, nie? Tutaj właśnie taka jaskinia, w której... No, są jakieś panowie, ale nie wiem, czy... Ten wilk będzie żył. No nie ma go tu. Podobno tu się respi alfa wilk, nie? Coś tam sobie tutaj ludzie kopią. Ale no nie ma go tu niestety. Dobra, no będzie trzeba go odnaleźć w jakimś innym tam miejscu. W takim razie. Tylko nie wiem, no bo tam już idziemy gdzieś w jakieś inne miejsca. Idźmy do tego kolekcjonera, najwyżej do wioski skoczymy czy gdzieś, bo ja nie wiem tutaj za bardzo.
A tam te respy znamy. Dobra, kolekcjoner. Mówiłeś coś, że mam w sobie coś wyjątkowego. O co ci chodziło? Chyba mam robotę dla kogoś takiego jak ty. A co za to dostanę? Nie martw się, na pewno nie pożałujesz. No dobra, co mam zrobić? Na tej wyspie widziałem już sporo zwierzyny, ale istnieją także silniejsze osobniki. Zdobądź dla mnie ich trofea, nie pożałujesz. Tylko nie przynoś mi wszystkiego naraz. Na początek wystarczy pazur olbrzymiego aligatora. Spoko, niedługo wrócę. Co za to dostanę? Klucze do starej kopalni. Kurde, jakbym nie miał w ogóle kluczy. Mam ich w cholerę, ale no spoko. 20 błogosławieństwa bogów, 7500... Expa i 5000 sztuk złota. Pazur. Mamy 3. Proszę o to pazury. Aha, czyli jednak chciał dwa naraz, bo chciał pojedynczo, mówił na początku. Całkiem nieźle wygląda na to, że nadajesz się do tej roboty. Proszę o to nagroda. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Na pewno znajdę ci zajęcie. Pewnie, do zobaczenia. Okej, okay, czyli na razie od niego questa nie mamy żadnego. Spoko, mamy to od razu zrobione. Pancerz polnej bestii sobie przełóżmy jako ulepszacz. I na tym sobie to zakończymy. Mamy dużo, naprawdę, do roboty, także ja sobie myślę troszeczkę tych ulepszaczy, to znaczy po dropie. Ogarniemy następne zadania. No, będzie myślę, że kolejna próba na 9 tego łuku, w następnym odcinku może jeszcze. Także no, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.